Cześć, tutaj Mister Assassinu i witam Was po raz pierwszy w grze Dead Space. Ta gra na moim kanale była rozpoczynana, że tak powiem, dużo razy, ale niestety zawsze coś się działo, że seria była powstrzymywana, jak i zresztą też inne serie i ogólnie mój kanał na YouTubie. Powracam teraz do Was po dość długiej przerwie, kilkumiesięcznej. Na szczęście teraz, jak już na pewno wspomniałem w innych filmikach, mam nowy komputer, mogę nagrywać Dead Space'a, inne gry, mikrofon też nie stwarza problemu, bo też jest bardzo dobry, chyba wspominałem to w jakimś poprzednim materiale, bo już go wtedy chyba miałem. No więc, co pozostało nam, to zacząć let's play z pierwszej takiej gry. Pierwszej gry horrorowej. A właśnie, jeszcze jak tu jestem w menu głównym, to od razu wspomnę, że ta seria będzie nieczęsto pokazywana, ponieważ raczej wolę nagrywać tą serię w nocy albo wieczorem, gdy jest ciemno, tak jak teraz nagrywam ją o 22:40, więc jest ciemno i poza tym mam jeszcze zasłonione żaluzje, więc w pokoju panuje mrok i że jestem człowiekiem strachliwym, to będę się często bał. A wracając do sedna, to seria, jak mówiłem, nie będzie często, bo muszę, znaczy wolę mieć do tego wolne mieszkanie, aby nie przeszkadzać tutaj domownikom, żeby tutaj nikogo nie budzić. Więc dobrze, no więc rozpocznijmy sobie nową grę. Na poziomie średnim myślę, że dam radę, chociaż z moim strachem i w niektórych momentach, że będzie trzeba strzelać w skupieniu, myślę, że mogę polec, no ale trudno. Tu oczywiście będzie jakiś wstęp, więc nie będę tutaj Wam przeszkadzał, żebyście poznali fabułę. Myślę, że z fabułą warto się zapoznać. Teraz widzimy tylko okno ładowania, więc tutaj jeszcze oczywiście mogę sobie pogadać. I tak jak wspominałem, jest to pierwsza taka seria właśnie i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobrze, już na chwilkę się zamknę i przejdźmy do gry. Nie pamiętam, czy Wam włączyłem napisy, ale myślę, że tak. Mam nadzieję przynajmniej, żebym nie musiał wychodzić do jeszcze menu. Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. Strange. Such a little thing. How many times you watched that thing? Guess you really miss her. Don't worry, we're almost there. You'll be able to look her up once we're on board. Sounds like you do have a lot of catching up to do. All right, everyone, we're here. Sinking our orbit now. All this trouble over that chunk of rock. Deep space mining is a lucrative business, Ms. Daniels. Aegis 7 is a gold mine, according to Prospector's reports. Cobalt, silicon, osmium. Now, where is she? There she is. We have visual contact. So that's Ishimura. Impressive. The USG Ishimura. Biggest planet cracker in her class. And it looks like they already popped the cork. Why is it all dark? I don't see any running lights. Corporal, take us in closer and hail them. And stay clear of that debris field. We're here to fix their ship, not the other way around. USG Ishimura, this is the emergency maintenance team of the USG Kellyan responding to your distress call. Come in, Ishimura. You're gonna need to boost the signal if their power's low. Yes, we know. Boost the signal. More. Never heard of a total communications blackout on one of these things. You'd think with 1,000 people on board, someone would pick up the phone. What is that? It's a busted array like we thought. Sounds like they're having problems with their encoder. You get us down there and Isaac and I can fix it. 48 hours max. All right, you heard the lady. Take us in, let's see what needs fixing. Gravity tethers engaged. Automatic docking procedures a go.
What the hell? Sir, the auto dock. What is it? We're off track. We're gonna hit the hull. Hit the blast shields. That guidance tether is damaged. Switch to manual, now. Inside the magnetic field? Are you insane? Abort! No! We can make it inside. Corporal, I gave you an order. The field's too strong! Is everyone okay? What? What the hell were you thinking? Were you trying to get us killed? I just saved our asses, Miss Daniels. If we had aborted at that speed and distance, we'd have smashed right into the side of the Ishimura. Now settle down, let's get to work. Corporal, report. I'm not getting any readings from the port booster, and we've lost comms and autopilot. It'll take some time to fix. All right, let's get some extra hands from flight deck to help out. Hold still, Isaac. I'm syncing up everyone's rig with the ship. Okay, we're done. Clean bill of health for everyone. All right. We've still got a job to do. We're moving out. No i tak właśnie jesteśmy już w grze. I oto jest nasz bohater, czyli Isaac, jak dobrze pamiętam. Przepraszam was, jeśli mogę się tu w czymś pomylić, ale... grałem w tej grze tylko jeden rozdział jak na razie i dużo rzeczy jeszcze mogę nie wiedzieć, no ale nie imię bohatera, to był już kompletna masakra. I właśnie, jakby co to grałem tylko właśnie do pierwszego rozdziału, a potem już będzie to seria na ślepo, więc myślę, że może wam potem się podobać, szczególnie jak ja będę tutaj panikował w niektórych momentach. Tutaj raczej wszystko znam, więc... Tutaj wszystko znam, więc raczej nie będę aż tak się zachwycał. I niestety znowu będę musiał się przyzwyczaić do sterowania, ponieważ myszka jest tu tak troszkę dziwnie ustawiona. Bardzo działa tak niefajnie, że tak powiem. Nie tak zawsze jak jestem przyzwyczajony w innych grach. Isaac, get over here and hack the door pad. Isaac, dobrze mówiłem, nie zrobiłem na razie siebie błazna. Po prostu. Otwórz się. Okej. Nie wiem, czy teraz... Aha, to teraz będzie ten dialog. Ja to oczywiście nie będę wam spoilerował, bo to by było bez sensu i właśnie prosiłbym was, żebyście też mnie nie spoilerowali, bo od razu takie komentarze raczej będę usuwał i nie będę tolerował tego na moim kanale. There should be a security detail in here. Yeah? Well, there's not. There's nobody here. I can't pick up any broadcasts. But that security console is still live. Isaac, log in and see what you can find. Kendra, get that elevator back online. Power's dead. I can't. Then we root the damn power. No chyba za sobą nie przepadają, coś mi się wydaje. We can figure this out a lot sooner. Let's get that computer display up, Isaac. Ja sobie to sprawdzę, bo potem będzie fajnie to wiedzieć. To jest lokalizator, to już wiem. Mapa, właśnie mapa. Aha, teraz nie, dobrze, włączyłem mapę. Mapa jest tu bardzo ciekawie zrobiona, jak widzimy. Będę musiał się do niej niestety przyzwyczaić. Tu były te doki, czy jak to można nazwać, w sumie nie wiem. Jesteśmy w tym jakby korytarzu, czy nie wiem, takiej głównej, nie wiem. Nie wiem, jak to teraz nazwać, szczerze mówiąc, uciekło mi słowo. Dobra, mniejsza o to, wyłączmy to, to się wyłącza tabem. I ekran celów. Tam raczej mnie teraz nie interesuje, wiecie co, ja to widziałem wcześniej, to po prostu takie rzeczy, które będziemy sprawdzać, jak nie będę wiedział, co robić dalej. Okej. To odpalajmy. Huh, that doesn't look good. She's taken a lot of damage. The tram system's offline, getting around's gonna be difficult. The air seems to be flowing again, that's a start. Jeśli to jest cały statek, to uszkodzeń jest bardzo dużo, no i zaczyna się.
Na razie może nie będę panikował, ale potem może się to zmienić. Tu są drzwi otwarte? Nie. Ja bym nie był taki relaxed zaraz. Właśnie. Spadam, dobra, lecę. O Boże święty, ja pierdzielę. What the fuck, ale on się chyba lekko zbugował, bo był czarny, on nie powinien być czarny, nie wiem, dobra, teraz to jest nieważne. Otwieraj. No idź tutaj, ludzie, Boże święty. Klikaj, dobra. Jesteśmy bezpieczni, chociaż wiem, co się teraz wydarzy. Tak właśnie, spadaj sobie, nie wiem, czy ja mam go uderzyć, czy co, nie pamiętam, nie, wyjdź. Muzyczka trzyma klimat. Nie pamiętałem, szczerze mówiąc, czy miałem go tu uderzyć, co? Jakby chciał, to by tu weszedł. Nie, to się zaczęła akcja. I jak widzieliśmy tam statek właśnie na tym ekranie, to bardzo mocno był uszkodzony, jeśli to był cały statek. Podejrzewam, że to jeszcze potworek nie jest. Prosi o pomoc, czyli to na pewno potwornie jest. Jak się to rozwalało? Nie, nieważne. Wiem, że tu jakoś się rozwalało niektóre rzeczy, kredyty. Na razie sobie to pozbieram. O właśnie, to jest bardzo ważne. Strzał, tryb celowania, przyłady, dobra. To jest tryb... O Boże. Uderzenie ciężki, krok, spacja, dobra. Dobra. Gdzie był tryb celowania, mi powiedzcie. Mi się to bardzo przydało teraz w sumie. O właśnie, dobra, o to mi chodziło. I tu jeszcze chyba coś było, o właśnie, to. To sobie warto zbierać, dobra. Amunicja. I gościu chyba tam naprawdę potrzeba pomocy. Drzwi są zamknięte. Podejrzewam, że to o to chodzi. Dobra. What the fuck? Nie, o Boże, zapomniałem, że on tu jest, a nie ten ziomek tylko krzyczy. Tak jak mówiłem, grałem w tą grę bardzo dawno. I troszkę rzeczy mogę nie pamiętać, ale teraz będą już takie szczegóły. Na razie nie ma niestety tego klimaciku. Jakbyście widzieli poprzednie nagrania, to ja po prostu tu panikowałem na każdym kroku, bałem się tu wyjść za róg. A teraz po prostu idę, chociaż... Korytarzy dobrze nie pamiętam i wiem, że coś mi tu na łeb spadnie. Gdzieś. Tam jest coś do podniesienia? Tutaj chyba... Nie, tam nic nie ma. To jest używanie. Pasek zrobię, okej. Przyciskiem Q używa się apteczek. Zapamiętać. Teraz podniosłem właśnie tą apteczkę i dziennik audio. Dzięki za info. No ja raczej nie przeżył. W ogóle teraz zauważyłem, że ma Isaac zarąbisty ten panel swój tutaj z informacjami wszystkimi. Bardzo to fajnie wygląda. Nie wiem, czy to może być używane jako też taki pancerzyk, ale... Ale chyba to jest po prostu taki efekt, żeby to był tylko ekran. Mniejsza to, wbijamy dalej i... A, to jeszcze nie tu? Tu już jestem, dobra. Bez kitu, nie pamiętam tych korytarzy. Isaac! No, widzimy ich. God, I can't believe you made it. Isaac, we ran to more of them on the way over here. Are you okay? More what? What the hell are those things? Is that the crew? Keep your voice down. Whatever they are, they're not friendly. And half the doors on this ship are locked because of the quarantine. No, za mądra to chyba ona nie jest. We have to get to the bridge. But first, we gotta repair the tram system. You're crazy, Hammond. You're gonna get us all killed. If you listen to me, I will get you out of here alive. And what's wrong with the tram? The data board is fried, but there should be a spare in the maintenance bay. There's also a broken tram blocking the tunnel that needs to be repaired. Damn it! Everything is on the other side of this quarantine. We can't reach it from here. No, we can't. But you can. Isaac,
If I can get to the bridge, I should be able to access the personnel files. You fix the tram, and I'll help you find Nicole. To pamiętam. Aha, jego, nie wiem, dziewczyna czy żona nazywa się Nicole. Też warto zapamiętać. Ja często takie rzeczy zapominam, jak imię w grze. Czy takie ważniejsze, znaczy ważniejsze, takie w sumie malutkie rzeczy. Ale warto to pamiętać. Się tu oczywiście będę też rozglądał, bo tu warto zabierać takie rzeczy w ogóle. Co to jest? Aha, to jest płyta danych niezbędna. To my właśnie po nią idziemy. I musimy naprawić kolejkę. A tutaj co musimy zrobić? Rozłączony, kolejka uszkodzona, prosimy dokonać naprawy, spróbować jeszcze raz. No dobra, to lecimy dokonać tej naprawy. W sumie słyszałem, że Dead Space uczy, żeby zapisywać na każdym kroku, więc ja lepiej to zrobię. Będę raczej nadpisywał pierwszy i drugi save na zmianę, aby mieć w razie czego taką bezpieczną kopię późniejszą, jakby coś padło. Dobra, kredyty i mały zestaw. Tego oczywiście nie mogę otworzyć. To lecimy dalej. Właśnie, odcinki będą trwały tak z 20-25 minut, nie dłużej. Myślę, że to będzie taka optymalny czas. Aha, tak. To chyba był cień i ja wiem, co jest za winklem. Kurde, ja nie będę wam tak mówił, że wiem, bo to na pewno będzie was tylko denerwować. Więc po prostu w takich momentach trochę uciszę się i... Właśnie! A to potrafi przestraszyć. Powiem wam, że to potrafi przestraszyć. Właśnie lekko podskoczyłem na krześle. Bo wiecie... Zazwyczaj nie lubię takich właśnie takiego straszenia ludzi, czyli coś szybko wyskakuje, tylko bardziej lubię klimat. Na szczęście tu mam dwie rzeczy. Tak, na razie napiszemy. Na szczęście tu mam dwie rzeczy, ale tak jak wspomniałem, zazwyczaj bardziej lubię klimat niż takie wyskakiwanie czy coś. Forget about shooting him in the body. You gotta cut off the limbs. Grab a cutter, anything tak, like that. Tak, to już cut wiem. Him apart. To już wiesz, trzeba chciąć. O czym to ja wspominam? Aha, tak, że ja bardziej lubię taki klimat takiego straszenia powolnego. Nie wiem, jak na przykład znacie film... Wiem. Znacie film... Teraz sobie tytuł oczywiście nie mogę przypomnieć. Be careful. Shooting him in the body didn't seem to work. Go for the limbs. Dismember them. Paranormal... Boże... Wiem! Już wiem, 5 razy mi to mówiliście. Paranormal Activity, tak, to jest tytuł filmu. I polecam... Może nie... Pierwsza część w sumie jest bardzo dobra, moim zdaniem. Jako taki film do straszenia. Niektórym może się nie spodobać, ponieważ... No, to jest sam klimat bardziej, a nie takie właśnie wyskakiwanie krew, czy flaki, czy coś. A naprawdę polecam. Podejrzewam, że zresztą dużo z was widziało ten film. Tak samo jak dużo z was grało w tą grę, albo też ją widziało, więc też to dla was niektóre rzeczy nie będą zaskoczeniem. Ale moje tutaj wybuchy właśnie... Chwila, bo ja muszę ogarnąć, jak to działa. Tytułowano strzał... Strzał C... Dobra. Looks like that door is malfunctioning, Isaac. Try using the stasis module you just picked up. Dobra, czyli to było tryb celowania i C. Spoko. Już ogarniam. I zapomniałem, o czym to ja gadałem przed chwilą. Dobra, mniejsza. Jak coś, to odpowiem wam w komentarzach, jak ktoś będzie ciekawy, co tam było w sumie. Aha, tak, dobra, spoko. W sumie nie wiem jeszcze, jak tego używać. Przydałoby się też. O, zapis, to ja sobie tu zapiszę. W sumie 20 minut zaraz będzie. Zaraz sobie skończymy. Dobra, teraz na drugi. No i nie wiem, tak... 4 odcinki bodajże to będą odcinki do pierwszego rozdziału. Nienawidzę, gdy robi się ciemno. Po prostu nie cierpię tego. Nienawidzę, nie, nawet wiem, że what the fuck. Proszę zapalić...
Wiem nawet, że tu nic się nie stanie, to i tak sram po gaciach. To jest przerażające totalnie. A coś podejrzewam, że często będą straszyć mnie takim czymś. Dobra, wejdźmy jeszcze tutaj, to są toalety, tak, toalety. Bo tu może być kilka pierdółek, które warto podnieść. Jak dobrze pamiętam, nic tu nie było. I o tym mogę wam wspomnieć. Tak, na szczęście. Właśnie, te takie dźwięki w tle, jak teraz nie wiem, czy słyszeliście, ale raczej tak. Jak ten tekst, który tam nawet nie pamiętam, co tam było wymawiane, ale nie podoba mi się w sumie. Nie podoba mi się to, bo w sumie skąd mógłby się wziąć taki głos tutaj na statku? Tak spekulując, może ktoś tam gdzieś siedzi, no ale wątpię. A te potworki raczej nie potrafią mówić, więc to jest moim zdaniem takie dodatkowe straszenie. No i tu jest kolejka. Dzięki za info, bo ja pamiętam pierwszy raz, to ja się z tym tak bawiłem, że po prostu nie ogarniałem, o co chodzi. Dobra, naprawimy tą kolejkę. Tak, trupy. Naprawimy kolejkę, ładowanie stazy i zakończymy sobie odcinek. Wyskoczą, nie? Na pewno wyskoczą. Znaczy, w sensie... Większa czułość myszy. Zapamiętać. Wiecie co? Nie sądzę, że jedna noga wystarczy. Tak dla bezpieczeństwa. Leciutko dam sobie po tym odcinku większą czułość myszy, ponieważ troszkę źle to zrobiłem i trudno się właśnie celuje w takich sytuacjach. W sumie biorę wszystko, nawet nie czytam. O, dziennik. O, druga. Za późno trochę to dałem. Pip. O, klikaj. Ja wolę teraz tu sobie stanąć. O Boże, serio? A to się trzy? What the fuck? Gisz maciarzu, większa czułość myszy, zapamiętać, kurde, to po drugiej stronie coś jest? Nie. A w ogóle tam coś jest, jakaś skrzyneczka. Ale mnie zdziwił, nie? Ja no to mam rzucić i teraz. Teraz tutaj. Dobra, wagon ściągnięty. Zdaje się, że coś zaraz wyskoczy. You did it. The tram is blocking the whole system. When you get the computer online, you'll be able to call the tram from the control room. Faster the better. I can hear something crawling around up there. Spoko, im szybciej, tym lepiej. Ale najpierw pozwólcie zająć się sobą. A, troszkę potrafią biegać, widzę. Dobra, wagon jest. To się zamknie i pojedzie. Super, dzięki, że wymiana kolejki zakończona. I to wszystko, mam wracać, tak? Ale wracać... Aha, tam z płytą główną teraz. Dobra, jest, widzę, 24 minuty. Jeszcze podejdziemy do tego. Do tego chcę podejść, bo tu coś na pewno jest. Nie? O, jest! Dobrze myślałem. Też fajnie, że się nie podświetlają różne rzeczy. Nie jest to takie łatwe, żeby to zauważyć. I też bardzo fajne jest to, że w ogóle tutaj nie ma praktycznie, zauważcie, jakiejś informacji, interfejsu z gry, nic. Mamy tylko ten pasek życia, który ma na plecach Isaac i pasek stazy w takie półkole. I
Bardzo mi się to podoba, chociaż w niektórych grach potrzebne są te niektóre informacje. Dobrze, widzę, że to jest, już jest 25 minut. Odcinek bez emocji, niestety też ględziłem tam bez sensu nieraz. No, długa przerwa może mnie trochę usprawiedliwiać, więc ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku, a on będzie niedługo, ponieważ zaraz potem nagrywam następny, a za dwa dni będę miał kolejną okazję, aby nagrać kolejne dwa odcinki, więc troszkę materiału będzie. To ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i cześć!